gdyby Zbyszek żył i zobaczył, ilu teraz jest wspaniałych skrzypek, on się bardzo cieszył, bo on wtedy mówi, o jak nas jest mało na tym świecie, ludzie nie wiedzą, że można jazz grać na skrzypcach, a przecież można. I dzisiaj widzimy właśnie, że można i że to może być wspaniałe. Każdy z nas, tutaj z tych 10 osób, które się dostały, a nawet z tych 58 osób, które aplikowały do konkursu, poszukują czegoś, poszukują własnego języka, poszukują jakiejś nowej drogi, nowych inspiracji. I was totally, enthusiastic because there's not any other competition like that, you know, like competition for jazz violin playing, which is awesome. And so, yeah, I took the chance and finally made it here. And I was incredibly happy to come because, yeah, also a couple of good friends of mine are into, like Mateusz Smoczyński. You know, the competitive mind sometimes freezed me, and then I'm feeling well because, you know, competition stuff and stuff. And so when I came here, my mantra was to enjoy playing music there and to enjoy being in Poland, and it's exactly what I'm doing. So I'm here meeting great musicians and nice people and playing music. Yeah, and so I heard also that there are many unpublished recordings, speaking of Cypher did in Germany, with great German jazz musicians like Joachim Kühn, and it would be great when also these recordings could be published very soon. A jeszcze powiem ciekawostkę, o której też nikt nie wie. Zbyszek chciał być muzykiem, chciał skończyć całą szkołę, natomiast jego celem w życiu było być pilotem. I okazało się, że w wieku 16 lat Zbyszek musi nosić okulary. I to zadecydowało, że musiał niestety zostawić swoje plany lotnicze i został do końca muzykiem, na szczęście. Pilotów jest dużo na świecie, a takich Zbyszków, Zajfertów. Chociaż to, co ja teraz widzę, to on ma tu bardzo wielu następców.